poprzednim odcinku. O, to mój avatar. Łapię. A teraz kontynuujemy. Czas na przerwę. Słońce wyszło wysoko, kiedy byliśmy w środku zewnętrznego świata, wirtualnego świata. Ciało zostało odkryte. Każdy, proszę czekajcie i zraportujcie się w pokoju komputerowym. Poczekaj, czy jesteście? O, ja przyniosłem dla was orzeczenie o odkryciu ciała na żywo. O, robienie tego żywo na żywo jest wspaniałe. Lepsze niż piwo i jebanie. Tatuś, zawsze miałeś taką... Nie wiem, głupiutką... Śpieszek? Trzymałem się, ponieważ my mieliśmy już jednego wulgarnego członka, a teraz to mój czas, aby... A, że miał taki wulgarny język, ale to teraz mój czas, aby zabłysnąć. Na szczęście, jestem taki słodki, że mogę mówić takie okropne rzeczy i każdemu tak to ci będzie podobało. No, nareszcie... Mogę być pełnodupnym dupkiem. Znaczy dupkiem... Opowiem na ty. Co to wulgarne ostatnie słowo? Coś tak mu dotarło? Patrzysz się tak pusto na ciało. Patrzysz na ciało? Mumusiu! Red Bull zrzuciliśmy orzeczenie, jak patrzyliśmy na Miu zszykowani. Patrzyliśmy na ciało Miu. To okropne! Dlaczego tak się to zakończyło? Miu! Czemu? Co się dzieje? Co się dzieje? Dlaczego Miu została zabita? Gonta nie rozumie. Miu lubiała, kiedy Gonta... się płucił? What? Hej, co się dzieje? Czemu to się stało? Cóż, to oczywiste, że morderstwo się wydarzyło. Morderstwo? O co ci chodzi? Co się stało, kiedy Gonta spał? Nie spaliśmy i to nie był sen. Byliśmy w wirtualnym świecie. Hej, gdzie Kaito? To prawda, Kaito. Jakby natychmiastowo? Usłyszeliśmy odgłosy stóp, biegnące sobie z holu, i które były coraz głośniejsze, aż... drzwi walnęły. Hej, co jest? Co to za orzeczenie odkryciu ciała? Co? Miu? Co się tu kurwa dzieje? Jesteś spóźniony, okej? Okay? Cała reszta zakończyła już robienie wstechy z terroru, ze strachu, wiesz? Znaczy, gdzieś ty był przez cały czas Kaito, coś ty robił? Tylko poszedłem wziąć drzemkę. Drzemkę? Spałeś? Gonta też spał, miał dziwny sen. Gonta nie rozumie nic. Jak mówię, to był wirtualny świat. Więc wylogowałeś się sam i się zrewnałeś bez pozwolenia. No, ja nagle się wylogowałem, zrozumiałem, byłem tutaj. Byłeś wylogowany... na siłę? No, nie wiem, czy to okej, aby... było okej, aby się wylogować, więc wróciłem do mojego pokoju i zasnąłem. Nie, co? A nie był pewny, czy się zalogować ponownie. No, kiedy było życzenie o odkryciu ciała i mnie łudziło, podbiegłem tutaj i... Hej, Kaito, jeżeli kłamiesz, być może rób to lepiej. Myślisz, że właściwie sprawić, że gra Ozebia nie będzie bardziej ekscytujące z takimi głupimi kłamstwami jak to? To i kłamstwo, naprawdę spałem! Moment! A może Oma przez telefon po prostu powiedział Kaito... Powiedział jako Kaito, bo... Znaczy, Jezus Maria. No tak, Oma przez telefon powiedział, że jest Kaito i został Kaito przez to wylogowany. Bo chciał sprawić, aby gra była bardziej interesująca, a wtedy sam wyszedł i zabił Miu? Kurwa mać. Wziąłem się na moment. Możemy przedyskutować, czy to kłamstwo, czy też nie potem. Co teraz musimy zrobić? To zacząć śledztwo. Musimy odkryć to, kto zabił Miu. Aha, masz tego gotowego. No, oczywiście, że jesteś. Jeden z naszych drogich przyjaciół został zabity, więc to nareszcie czas, abyś mógł zabłysnąć. Wyjaśni to jak bardziej, jakkolwiek to chcesz, Kokichi. Faktem jest, że jeżeli nie ustalimy, kto jest winowajcą, wszyscy dostajemy egzekucję. Ale nie pozwolę, aby to się wydarzyło. Znajdę winowajcę, abyśmy wszyscy mogli przetrwać. Nawet jeżeli winowajca to Kaito. He? Co? Już, proszę, ostalcie, zachowaj się argumenty na klasową rozprawę w międzyczasie. Ta-da-dam, plik monokomy. I z tym nawet możecie zrobić śledztwo tego dupka Miu. He? Nawet tu? Dobra, róbcie najpierw co możecie. A nie, że w dupie Miu jest. Wewnętrznie, że to będzie bardzo interesujące
wydarzenie. Dupki! Nara, dupki! Tatuśku, naprawdę, że cię cieszę z tych krutych słów. Mamusiu! Okej, Garzy, zróbmy to. Wstańmy mi na bajce tym razem, nieważne co. Czemu się tak cieszysz? No, a o co być tu smutnym? Gdy gości nienawidziliście jej, tak bardzo... Nie tak bardzo jak mnie jedna, ale wciąż. To nie jest problem, oczywiście, że... Myślałam, że jest wkurzająca i głośna, ale... Nigdy nie chciałabym, aby umarła. Chciała, abyśmy wszyscy uciekli razem. I faktycznie jest ostra i w ogóle, ale nie była złą osobą. Nie, uwierzcie mi. Ona sprawdziła moje ciało. Ja wiem, bardzo dobrze. Nie chcę płakać, ale nie mogę. Powinienem sprawić, aby Miyubi zainstalowała funkcję płakania. Czy twoje łzy nie spodobałyby na przepięcia? Nie, moje ciało jest kompletnie wodoodporne. To nie czas na to. Gonta nie może wybaczyć. Wybaczyć komuś. Gonta nigdy tego nie wybaczy. Nigdy nie wybaczy widowajcy też. Ale Gonta nie wybaczy sobie. Gonta przyrzekł bronić każdego, ale Gonta zawiódł bronić Miyu. Gonta nie mógł bronić nikogo ponownie. Gonta jest porażką jako facet. Jestem taki zmęczony tym okropnym uczuciem. Może coś zrobić. Nie mogę pozwolić, aby... Shuichi, nie noś tego sam. Jesteś moim podwładnym, nie zapominaj. Zrobimy to razem. Jeśli będziemy pracować razem, możemy rozwiązać tą... Niemożliwe, Jones. Co? Shuichi jest najbardziej... osobą, na której można polegać na klasowej rozprawie, wiecie? Dlaczego taka ważna osoba jak ty miałaby pracować z podejrzanym jak ty? Podejrzanym? Mówisz to, że gdyby podejrzany, Shuichi ukryłby prawdę, by mnie bronić? Pierdolisz! Nie lekceważ Shuichiego! Nawet gdyby winowajcą, on jest osobą gościa, który przejrzy takie rzeczy. Ale pamiętajmy, klasowa rozprawa KED. Przejrzał przez to, nie? Wierzę w Shuichiego! Kaito? Nie, kochasz, aby wierzyć nie Kaito. Ale ta wiara może odwrócić się przeciwko tobie, tym bardziej w grze o zabijanie, no wiesz? Ha, nie mam pojęcia, o czym mówisz i nie łapię tego. Czemu prowokuje nas, że jesteśmy winowajcą? Dobra, jeżeli tak się przepracowujesz, wtedy ja i Shuichi się nie przyjrzymy. Ale... Nie martwcie, to tylko na razie. Ale słyszę, jak to mówi, nie mogę być cicho. To powiedziane, spróbuj sam to rozwiązać. Oczyść mnie z podejrzeń swoją własną mocą. Aha, jeżeli możesz być oczyszczony. To co, będę z Omą teraz czy smaki znowu? Nie lubię tego. Czuję się jakby to był kolejny trik Kojiciego. Oczywiście, to jest Kaito, o którym gadamy. Nic nie mogę powiedzieć, abym zmienił jego zdanie. Niemniej, jest tylko jedna rzecz, którą mogę zrobić. Nie mogę się bać. Nie mogę się teraz zgubić. Nie mogę po prostu stracić uwagi na to, na co mam zwrócić uwagę. Po to obronić każdego, muszę coś zrobić. Zacząć śledztwo. Od sprawdzenia pliku Monokumy. Ofiarą jest elitarny wynalazca Miyu Iruma. Ciało zostało odkryte w pokoju komputerowym na 4 piętrze. Prawdopodobny czas śmierci to 6 rano. 6:30. Nie ma tutaj zewnętrznych ran na ciele. Nie ma zewnętrznych ran. Zabita około 6:30 tego ranka. Czas śmierci wydarzył się 30 minut od teraz, kiedy byliśmy w wirtualnym świecie. Koichi, co ty chcesz? Nie musisz się o mnie martwić. To nie jakbym wchodził się w drogę, Suichi. Tylko... Nie widzę kłamstw tak bardzo, że czasami podejrzewam innych zbyt wiele. Kaito powiedział, że nie sprzymierzyłby się z tobą w tej sprawie, ale nie mogę ufać tym słowom. Dlatego będę czuł na ciebie oko, jakbyś starał się... Gdybyś próbował cię naruszać. Będziesz trzymał mnie oko. Nie wiesz tego, nie zrozum tego źle. Nie próbuj wymienić Kaito jako twojego partnera, okej? Okay? Ale pomogę ci tak bardzo jak mogę. Więc nie zamierzam zrobić śledztwo teraz. O co mu chodzi? Będzie za mną, czemu za mną podąża? Dłonie Miyu są otoczone dookoła jej szyi, jakby próbowała zapać powietrze. Jej oczy są otwarte głęboko w panice. Musiała się bardzo bać. O, to jest naprawdę okropna twarz. Miyu musiała znieść wiele. Wulgarna śmierć parsuje do wulgarnej dziwki. Kurwa, Kaito, jebnij mu. Przyznaj, Koichi. Nawet jeżeli żartujesz, to zbyt przesadzasz. Masz rację. Nie powinieneś nigdy mówić źle o zmarłych, nieważne jak bardzo ich nienawidziłeś. Nawet jeżeli była okropną, brudką... toaletą... dla...
dochodzenia jako osoba. Przypuszczam, że nigdy nie sprawia, aby Kokichi się zmienił. Ale jaki jest powód śmierci Miyu? Nie mówi do plików Monokumy. Mogę? Chciałem, abyśmy cię wiedzieli na wypadek, gdyby to było wskazówką. Ja byłem pierwszą osobą do blokowania i zarazem ciało Miyu. Wciąż nosiła hełm i jej ciało było kontrolowane w tej okropnej pozycji. Maki blokowała się po tym, jak ja to zrobiłem i pomogła mi zdjąć hełm Miyu. I wtedy odeszła. Czy to przyznanie się do winy? Jak to jest przyznanie się do winy? Raczej, pytaniem jest to powód śmierci. Co sprawiło, że się tak dusiła? Znaczy, że miała takie problemy? To urządzenie, które nosimy na naszych głowach, aby wejść do witalnego świata. Kilka hełmów wciąż ma wpięte kable, a inne mają już usunięte. Jestem pozytywny, że były odpięte po tym, jak się wylogowaliśmy. A tak, kable. Mieliśmy podpiąć te dwa kable od kompa do naszych hełmów. Czerwony dla przytomności, niebieski dla wspomnień. Jeżeli byś je pomieszał... Ciekawości, co się stanie, jeżeli przytasz na odwrót? Nie wiem, nigdy tego nie robiłam. Prawdopodobnie będą klisze czy coś. Może będziesz warzywem? Może zamienisz się z kimś ciałem? Kto wie? Klicz. Z tego, co twierdzi czas śmierci w kliku Monokumy, Miyu została zabita, kiedy wciąż byliśmy w wirtualnym świecie. Co to jest? Ja tam siedziałem. Jest coś na siedzeniu. To mała butelka? Czuję się, że widziałem ją gdzieś wcześniej. Ktoś się mu dusił. No to twoje, prawda, Shuichi? Moje? Nie, przypuszczam, to nie twoje, ale jest twojego laboratorium. A to prawda, to był w laboratorium elitarnego detektywa. No, to trucizna. Więc wiesz na temat tego, Kokichi? Oczywiście, ponieważ już ją sprawdziłem. Jesteśmy w zabójczej grze, nie? I to jest trucizna. I jakieś triki przygotowane? Wtedy oczywiście, że zrobiłbym śledztwo ich najszybciej jak to możliwe. Czy to... No, to nie tak, że mogę ich użyć. Ja po prostu je sprawdzam, gdyby ktoś chciał ich użyć. Czy naprawdę prawda? Tak w ogóle, czy widziałeś oznaczenie na tyle tej buteleczki? Oznaczenie? Po pamiętnym ostrzeżeniu, ta trucizna jest bardzo lekka. Neutralizuje się, kiedy jest wymieszana, więc trzeba ją wziąć konkretnie. Ale kiedy jest wzięte konkretnie, ofiara natychmiastowo umiera, nawet jeżeli weźmie tylko jedną kroplę. Co oznacza, że gdybyś sprawił, żeby usta ofiary się otworzyły, możesz ich zabić natychmiastowo. Nie mogę sobie wyobrazić lepszej metody zabójstwa dla kogoś, kto jest zalogowany. Tak w ogóle, powinienem powiedzieć tobie, jakie symptomy są. To powoduje, że mała buteleczka... Że mały nacisk... Boże. Po prostu krew zaczyna... Co jakby powiększać, eksploduje. Co sprawia, że... Jezu. Czy białka w twoich oczach stają się krwisto-czerwone. Krwisto-czerwone oczy. To jest ważna informacja. No, to wszystko na temat tej trucizny. Robię dobrą robotę. Może to czas, abyś uznał mnie za swojego partnera. Myślałem, że pamiętałeś, że powiedziałeś, że nie chcesz być moim partnerem. Czyż tak? Cóż, czasami kłamie bez myślenia o tym. Serio? Znaczy, kto przyniósł tą truciznę? Myślisz, że winowałeś za to zrobił? Kto przyniósł truciznę? Nie mogę być tego pewny. Nie, to tam siedział Oma. Ale ja sam wiem, że trucizna była na lewo. Na siedzeniu tej osoby. To jest urządzenie... Aha. Myślałem, że... Dobra, tutaj już nic nie sprawdzę, więc trzeba pogadać z osobami. Kokichi, czemu krzyczałeś? Kibo, Jezu. Zastanawiałem się. Co to za sekret zewnętrznego świata, którego szukaliśmy? To prawda. Zeszliśmy z tematu przez modelstwo Miyu. Nie odkryliśmy, co to właściwie za sekret. Nie mogliśmy znaleźć niczego w tym kościele, a wy nic nie znaleźliście w budynku, nie? Nie, co mogli ja nic. Też nic nie znalazłem. To prawdopodobnie tak samo z Kaitą i Gontą, nie? A znając ich, gdyby znaleźli coś, powiedzieliby nam. No, mogliby, nie jak ty. Umoszczuj, czy słyszałeś to? Robot jest na mnie wkurwiony. Czy widziałeś? Robot nie ma ciepłej krwi do działania, więc są zimni jak to.
Dlatego są martwią się na temat sekretu zewnętrznego świata bardziej niż biedna Miu. Powiedział nam, że nie płakałby, nawet gdyby chciał. On poszedł tak daleko, aby zrobić tą dramatyczną reakcję. To i prawda, mam nadzieję, że odkryjemy prawdę też. No, jesteś bardzo zaawansowanym robotem. Możesz być chamski, robić wymówki. Gonta, w porządku? Jesteś taki zdepresowany tat Miu? No dalej, nie bądź taki dividownerem. O Gonta, wiem co myślisz. Rzadko, ja wiem, ale myślisz, że wiesz kto jest winowajcą? Gonta nie wie. Morderstwo wydarzyło się, kiedy Gonta spał. Obudził się, znaczy była zamordowana, jak się obudził. Dlaczego to się stało? Czemu Miu została zabita? Gonta nie rozumie, Gonta nic nie rozumie. Ale Gonta jest skurwiony i smutny. Gonta nie mógł obronić Miu. Wyglądało, że jego emocje wzięły górę. O kurczę, nie myślę, że może myśleć w takim stanie jak to. Ale Gonta nie kłamie, na pewno mówi naprawdę. No, przypuszczam, że taki wielki typ jak Gonta nie ma mózgu do kłamania w pierwszym miejscu. Nie gadaj o nim w taki sposób. Jestem taki rozczarowany w tobie, Gonta. Kiedy ja pierwszy raz cię spotkałem, myślałem, że będziesz palić użyteczny. Wybacz. Gonta tak bardzo przeprasza. Gonta, bo ci przykro, że nie mógł obronić Miu. Gonta. Nie czujesz się źle na temat tego, wtedy przestań się winić, pomóż nam znaleźć winowajcę. Wtedy, jeżeli to jest wina winowajcy, to rozbieraj się nam, pomóż, nie? Okej, Gonta rozumie. Gonta zrobi co najlepiej, aby znaleźć winowajcę. Gonta definitywnie zrobi co najlepiej może tym razem. No i to jest dusza. Teraz Kokichiko dopinguje? Już nie wiem, o czym Kokichi myśli. Maki pracuje przy kompie. Jej dłoń rusza myszką bardzo szybko. Wiesz jak operować komputer Maki? Nie, naprawdę. Ale nie używałam tego programu wcześniej też. Rozumiem. Wyobraziłem sobie, że było ciężkie, aby zrozumieć, chyba że zostałeś ekspertem. Ale znalazłam jakiś plik dotyczący programu. To info na temat podstawowych plików programów, ale niż to nie ma zbyt wiele. No, coś ty powiedział. Co tam mówi? Nie wiem, chcę powiedzieć. Przynajmniej powiedz Shuichiemu. Bazując na tym pliku, symulator gry o zabijanie był używany jako program do tej bazy. Nazywał się Program New World. Program New World? Nigdy nie zaczęłem. W tej grze o zabijanie obie nie mogą zostać zniszczone. Twoje pięć zmysłów ciała jest połączone z awatarem i twój awatar nie może być zraniony. Ale jakie obrażenia są w twoim awatarze będą transferowane do tego ciała w prawdziwym świecie? To zgadza się z tym, co nam powiedziała. Jeżeli twój awatar otrzyma ostateczne obrażenia, to twoje prawdziwe ciało umrze w szoku. W szoku? O, to jest pierwszy raz, kiedy słyszę na ten temat. Czy ktoś otrzyma ostateczne obrażenia w wirtualnym świecie, wtedy umrze w prawdziwym. No, twoje pięć zmysłów jest połączone, więc to ma sens, że czułbyś ten sam poziom bólu. Więc to by było zaskakujące, gdybyś umarł od ostatecznej rany. A co ważniejsze pytanie to... Czemu Miu, co ma taki ważny detal jako sekret? To dziwne, nie mam pojęcia, dlaczego nie wspomniała o czymś tak ważnym. Czy ukryła to dla nas na specjalnie? To wszystko mówi o podstawowych sprawach w wirtualnym świecie. Reszta wirtualnego świata jest tym samym co prawdziwy świat, wyczerpana sprawa fizyki. Przejścia i specjalne transportacje, jak... Jakieś, no, pojazdy czy po prostu konie nie istnieją. Więc możesz ruszać się tylko przy pomocy awatara. Powinna dodać kilka przejść tych zwierzaków do wirtualnego świata. To wszystko co mój ten plik. Dziękuję Maki, to było bardzo pomocne. Ale to jest info w tym pliku tekstowym, nie? O co ci chodzi? Nie wątpię w ciebie czy coś Maki, ale mówię, że ten plik mógł zostać napisany na nowo. To możliwe, że ktoś napisał oryginalne info tym zaś... Sfałszował te oryginalne info, nie? Ale aby zdeterminować to, musiałbyś mieć bardzo niezłą wiedzę o komputerach. To mój czas, aby zabłysnąć! Co? He? Nie wchodź nam w drogę. Nie wejdę w drogę. Fakcie, chcę wam pomóc z tym śledztwem. Pomóc śledztwem? Montaro, co ty powiadasz? No dalej, proszę. Nie chcesz pomóc w śledztwie? Od kiedy ja zapomniałem, że jestem zły z komputerami, jestem teraz już dobry. Ta logika nie ma sensu. Nie możesz, Montaro. Nie możemy pomagać osobom, które biorą udział, jako maskotki. Musimy trzymać się tej zasady. Ale to mamusia. Nie obchodzi mnie pierd na temat tych zasad. Chcę pomóc każdemu. Chcę zrewanżować się za śmierć mojej mamusi.
Twojej mamusi? Masz na myśli Miu? Nie mam, Taro, zapomniałeś ponownie? Zapomniałeś, że nie starszą matką. A jak na ironię okaże się, że ona zbudowała wszystkie roboty. I zapomniałeś na temat ważnej osoby, którą musisz bronić. Zamknijcie ty, świnio! Jestem zajęty reważowaniem się śmierci o śmierć mamusi. Nie, jak smutno. Ale wygląda na to, że do zobaczenia. Kocham cię, ale jest tutaj ktoś, kogo muszę bronić. Do zobaczenia. Okej, to zróbmy to. Zrobić co? Nie obchodź mnie to. Jeżeli chcesz pomóc, to w porządku. Prawda, przypuszczam, że tak, ale... Dziękuję! Zrobię to najlepiej dla dobra mojej mamusi! Czekaj, być może powinniśmy... Robić to najlepiej dla swojej martwej mamusi! Nie jestem taki dotknięty! Okej, w porządku. Zostawię to w tobie. Przypuszczam, że nie mam wyboru. Okej! Zacznę analizować dane z kompa. Ten brudny mały komputer nie jest niczym dla moich dłoni! A, jego dłonie są takie intensywne. Tak szybko piszą, że to aż tworzy ogień. Myślałem, że komputer spali, okej. Okej, przeanalizowałem kilka rzeczy. Już? Plik tekstowy jest napisany przez oryginalny program. Nie wygląda, że go naruszono. Także znalazłem to. To jest napisane, kto się wylogowywał i kiedy. No, że to informacja, jak się wylogowaliśmy i wylogowaliśmy. Nie ma tutaj sygnału, że został naruszony też. Definitywnie to pewne informacje. Możesz proszę to mi pokazać? Kurczę pieczone, tylko Kai to się wylogował wcześniej. Kurczę, no nic... Po samych godzinach nie mogę nic wywnioskować. Tak patrzyłem na ten początek, no ale wszyscy weszliśmy prawie naraz. Kokichi, Gonta przedostatni i dopiero po 2 minutach Miu. Ale to w sumie by się zgadzało, weszła ostatnia. No ale żyła przecież przez 6 godzin, więc... Znaczy więcej, Jezu. Przez 7. Wylogowanie też nie mówi nic konkretnego. No bo każdy wychodził prawie w tym samym czasie. Faktycznie ma wylogowanie, informacje o wylogowaniu i wylogowaniu się. Poza Miu, każdy wylogował się i wylogował przynajmniej raz. Teraz co? Aha, no Jezu, no tak. Wyglądało na to, że nikt sekretnie nie zalogował się, wylogował się i zalogował ponownie. Wtedy moje główne zmartwienie, Kaito, wylogował się o wiele przed nami. Nie, to nie mógł być on. Także jest coś, co zauważyłem, kiedy analizowałem program. Wyglądałoby na to, że kilka części programu zostało napisanych ponownie. Że co zostało napisane? Oczywiście, Miu była osobą, która to mogła zrobić. Więc jakie pliki napisała i o co to zmieniły? Zanalizuję je, ale trochę czasu to zajmie. Dobra, tak długo jak to będzie przed taką rozprawą, to Shuichi i ja będziemy mogli zrewanżować Miu. Mówi cokolwiek chce. Okej, to będę analizował cały gówno z tego programu. Aha, można tak na tobie polegać. Tak, bardziej niż na tobie. Czujcie, muszę wyjaśnić, tylko nie zrozumisz źle. Ale co? Znaczy, żebyś nie był niepewny. Mówisz na temat, jak prelegowałeś się sam, okej, okay, wysłuchajmy. Co, czemu ty? Czujesz się wolny, aby kłamać oczywiście. Ujawnienie kłamstw jest prawdziwym celem tej gry, nie? He? Co? Kaito, zignoruj go i mów do mnie, okej? Na temat vlogowania, nie wiem, nie wyszedłem sam. Znaczy sam tego łapię. Kiedy szukałem sekretu zewnętrznego świata na dachu, jakieś koło mnie otoczyło. Nagle mnie wciągnęło i zanim wiedziałem, byłem vlogowany. Ta sama rzecz wydarzyła się, kiedy użyłem telefonu do vlogowania. Jak to się stało na dachu? A co się stało po vlogowaniu? Każdy był wciąż vlogowany. Nie wiedziałem, czy to okej, dla mnie bym wrócił. Więc wróciłem do mojego pokoju i zasnąłem. Skoro to był dopiero wschód, byłem bardzo zmęczony. Orzeczenie o odkryciu ciała cię obudziło. No to prawda, słyszałem jej, tu przybiegłem. Pamiętasz, w jakich warunkach ciało Miu było, kiedy się reagowałeś? Nie zwróciłem uwagi, więc nie wiem. Nie zauważyłeś nic złego? Jakby czy jest martwa, czy nie? Jak mówiłem, nie wiem. Okej, wybacz. Ja po prostu... Potrzebowałem...
obiektu do sprzeciwu w tym zeznaniu, nie? Muszę tylko się sprzeciwić. Muszę... Jezus. Powiedziałbym, że nie kłamie, bo my służyci. Nie czuję ci, po to by znaleźć prawdę, nie możesz być naruszony. Kto jeszcze może mieć coś mądrego do powiedzenia? Myślałam, że Miu byłaby zabita. Kiedy widziałam jej awatar tam, nieruszający się, myślałam, że może, ale... To prawda, widziałaś awatar Miu w wirtualnym świecie, który przestał się ruszać. Jak i Boimaki znaliśmy jej awatar. Możesz mi powiedzieć więcej? Detale? Szczukaliśmy sekretu zewnętrznego świata w kościele. Miu też tam była, nie? Nie, Miu zrobiła wolontariat, że rozejrzy się na zewnątrz, więc nie była z nami. Miu zrobiła wolontariat, aby się rozejrzeć dookoła. Szukaliśmy, a nic nie znaleźliśmy. Wtedy jak zaczęliśmy się czuć zmęczeni, nagle usłyszeliśmy głośny odgłos na zewnątrz. To musi być ten odgłos, który też słyszałem. Coś musiało walnąć w ścianę kościoła bardzo mocno. Czuliśmy się to aż od środka. Coś walnęło w ścianę? Więc wyszliśmy na zewnątrz, aby sprawdzić tą bok kościoła i znaleźliśmy awatar Miu. I to wtedy, kiedy pożyłaś się logować, aby sprawdzić ciało Miu prawdziwie, nie? Ale kiedy byliśmy przy rzece, most zniknął z jakiegoś powodu. Wtedy, kiedy staliśmy dookoła, zamiast się co zrobić, wy goście się pokazaliście. Rozumiem, dziękuję. Ty zeznanie brzmi bardzo ważnie, tym bardziej, jak nie mogli przejść tej rzeki. Ponieważ jeżeli nie mogli jej przejść, to nikt nie mógłby poruszać się pomiędzy tym kościołem a willą. To pomaga nam troszeczkę zmniejszyć ludzi, którzy mieli kontakt z Miu. Kto mógł mieć kontakt z Miu w kościele? Właśnie ty chciałaś mi coś powiedzieć. I tak się zakończyło. Ja miałam sobie przeczucie, od kiedy myślałam, że widziałam Miu przez okno w nastówce. Myślałaś, że widziałaś Miu? No, mówiłam Shuichiemu na ten temat. Jest małe okno w nastówce, może 10 minut temu wyjrzałam przez nie i myślałam, że widziałam Miu. O, więc widziałaś Miu wtedy. Ja myślałam, że być może się myliłam, skoro nie mogła, musiała być w kościele. Mówisz, że się myliłaś, więc nie musisz czuć się winna. He? Jeżeli byłabyś pozytywna, że to była Miu, to mogłabyś coś zrobić szybciej. Mogłabyś uniknąć jej śmierci, nie? To jest... To tylko spekulacje, Kokichi. Nie możesz bazować tego na tym wszystkim. O, troszeczkę zeszliśmy z tematu. Tak na razie chciałem zapytać. Co robiłaś po tym, jak myślałaś, że widziałaś Miu? Myślałam, że się myliłam, ale trochę mnie to martwiło, więc... 10 minut potem powiedziałam Shuichiemu i kiedy gadaliśmy o tym... Co to? Co za odgłos? Brzmiało, jakby coś walnęło bardzo mocno. Brzmiało na zewnątrz, więc... Słyszeliśmy głośny odgłos i pobiegliśmy... wybiegliśmy na hol. Teraz chodźmy na zewnątrz i sprawdźmy. O nie! Co? To był głos Kibo. Myślę, że słyszałem go na zewnątrz. Brzmiał tak blisko. Głos Kibo? Ale nie był w kościele? No był, ale co mogli ja byliśmy pozytywni do tego głos. Słyszeliśmy Kibo w holu, kiedy powinien być w kościele. Co? To dziwne. Nie powinieneś móc słyszeć niczego pomiędzy kościołem a holem. A willą. Chyba, że w zegarze jest jakiś od... zegar i organy to odbiornik? Nawet mi nie to powiedziała. No, nie możesz usłyszeć niczego, kiedy jesteś w środku ładowania mapy. Masz rację. Odgłos nie powinien dotrzeć przez ten punkt ładowania mapy. Więc jak słyszeliśmy go z Kibo? Jak mogliśmy usłyszeć Kibo, Willi, jak i był w kościele? Może ktoś kłamał? Kłamał? Dobra, Kokichi. Słyszałeś głośny odgłos albo głos Kibo? Jestem pewny. Musiałem nie zauważyć, ponieważ byłem zbyt zajęty szukaniem. Kłamiesz prosto w jego twarz. Kaito! Kaito, wciąż nie rozumiesz mnie, kiedy mówię. Wciąż mi przeszkadzasz. Lubisz mnie czy coś? Kto by ci lubił, głupcze? Byłem zainteresowany w konwersacji Chuchiego. W mojej konwersacji? Słyszałeś go z Kibo, kiedy nie było to niemożliwe. Możesz powiedzieć więcej na ten temat? No, co ja powiedziałam wcześniej, to było bardzo... było wszystko. Potem wróciliśmy do kościoła, aby zobaczyć, co się stało.
Widzieliśmy Gontę, który wyszedł z Billy i trójka z nas poszła do czeki razem. To wtedy spotkaliśmy się z Kokichim. I wtedy użyliśmy tego sygnału, który znalazłem jako most. I co na temat tego jednakże? Zdarzyłeś coś? Przypuszczam, że nie. Widzę, że pracujesz ciężko, a to, że zaczynasz pierać tę grę poważny, Kaito. Ryj! Przypuszczam, że sprawdziłem wszystko tutaj, co mogę. Teraz wchodzimy do świata wirtualnego. Skończyłeś śledztwo na miejscu zbrodni? Więc wiesz, kto jest winowajcą? A nie, musimy laboratory nasze sprawdzić. Nie, być może to właściwie nie jest miejsce zbrodni. Ta, rany w wirtualnym świecie mogą być zabójcze w prawdziwym. To oznacza, że jest możliwość, że była zabita w wirtualnym świecie. To oznacza, że następny teren do sprawdzenia powinien być... Wirtualny świat, pójdźmy tam iść. Czytam w twoim mózgu, nie? Miałem rację, rację. W tej sprawie też idę. O, nieźle, idzie. Naprawdę musisz mnie lubić, hm? Kurwa, mów co chce ta, nie mam czasu do stracenia ciebie. Nie wrócimy do wirtualnego świata, być może znajdziemy kilka nowych wskazówek. Z tym, być może oczyścimy moje imię. Mogę dołączyć? Ktoś powinien zostać i bronić ciał. Także myślę, że powinniśmy sprawdzić wirtualny świat. No to czemu nie pójdziemy wszyscy? O, łapie, więc wrócę do bycia awatarem ponownie. Czy właściwie lubiłaś ten awatar? Ja tu zostanę. On jest wciąż w analizowaniu programu. Gonta, przeszuka to miejsce bardziej, nie ma czasu do spania. To nie to, co my... w porządku? Ten też zostanę. Co? Zaskoczony. Będziesz samotny bez partnera? A jestem zajęty, no wiesz. Muszę udać maki, w sprawie jakby próbowała zrobić coś podejrzanego. Co? No, ty i Kaito jesteście blisko, więc być może mogłabyś zrobić coś, aby nas wykiwać dla niego, nie? Dobrze, dobra rzecz, że Gonta nie zdaje ze mną. Twoje spojrzenie jest zbyt straszne do zniesienia. Gonta zaryzykował swoje życie, aby bronić mnie od mordercy. Ha? Hej, i czy będzie wciąż takie mówił rzeczy jak to, to kopnę cię prosto w dupę i wywalę cię na orbitę. Okej. Zignoruj go i idź do wirtualnego świata. Kaito, skupmy się na rozwiązaniu sprawy jak na razie. Kurwa, okej. Dziękuję bogom, nie lubię brutalności. Elitarny dyktator wolałby raczej się skradać. Więc tak czy inaczej, zostawię wirtualny świat dla ciebie, szczęczy. Ale nie przesadzam, kiedy mówisz, że taka osoba rozprawia, może być rozwiązana tylko przez ciebie, okej? Twój talent może ocalić bezużytecznych ludzi tutaj, wiesz? Kogo chcesz bezużytecznym? Wystarczy. Kaito, idziemy. Kaito, Kibo, Himiko, Tsumugi i ja przygotowaliśmy się, aby wejść do wirtualnego świata. Założyliśmy nasze hełmy ponownie, siedząc w tych samych ubraniach co wcześniej. W tych hełmach. Więc czerwony idzie w prawo, a niebieski w lewo, nie? No, zróbmy to. Prawa dłoń jest tą, którą trzymam patyczki, więc muszę być pewna, aby to było prawe. I tak się martwisz? Dlaczego już jest tego, który jest już ustawiony? Założyliśmy urządzenie na naszą głowę i przełączyliśmy przełącznik. Witaj w programie New World. Ta muzyka. O, to mój awatar! Spójrzcie, mój awatar! Więc lubisz go. Więc wróciliśmy. Wyglądałoby na to, że jesteśmy w tym pokoju, gdzie się zalokowaliśmy. Mio powiedziała, że logowanie i wylogowanie nie jest możliwe, chyba że jesteśmy w tym pokoju. He? To jak się wylogowałem, kiedy byłem na dachu? Tam, musimy to sprawdzić. Najpierw musimy sprawdzić awatar Miu, tak? Myślę, że awatar jest wciąż obok kościoła. Nie, to idziemy! To telefon używany do wylogowania się. Podnosisz odbiornik, mówisz imię i twój awatar się wylogowuje. Ten telefon nie jest mobilny, więc możesz użyć go tylko tutaj. Wtedy jak Kaito się wylogował z dachu? Potrzebuję odpowiedzi na to pytanie. Czy muszę robić, jak gra mi rozkazuje? Powinien sprawdzić mapę, zanim pójdę do kościoła. Dwie mapy na ścianie. A w ogóle co to za pokój pomiędzy kuchnią a kiblem?
Sprawdziłem mapę w tym holu. Pierwsze piętro ma salon, stołówkę, kuchnię i łazienkę. Drugie to dach. Rozdzieliliśmy się, kiedy szukaliśmy sekretu zewnętrznego świata. Kokichi wziął salon, Tsumuki stołówkę, Kaito dach, a Gonta był na zewnątrz. Teraz. Czemu mapa rooftopu ma tak jakby dach na sobie też? Ma drugą... Ma... Słyszy dach. Dach... Może usłyszeć dach... Z tego? Z kościoła? Na świątyni? Ale to nie ma dachu. To białe to dach? Znaczy żółte? To mapa całego wirtualnego świata. Świat jest otoczony przez ściany w czterech kierunkach. Tu jest... Jest ładowanie mapy na środku, więc mapa jest rozdzielona na dwie. Ani wzrok, ani odgłos nie może przejść przez ładowanie mapy. Aby pójść do tej świątyni, musisz przejść przez ten punkt. Także... To miejsce dzieli rzeka, która wciąż płynie w dół. O mój Boże, ona się powtarza od lewej do prawej. Dlatego się zatrzymała na kamieniach. Tak właśnie jest stworzony ten świat. To dziwne. Czuję się, że jest tutaj jakiś sekret. Ta mapa była zrobiona przez Miu. To co mnie tak zastanawia? Rozumiem. Patrzysz na mapie, aby czuć się spokojny, nie? Co? Jesteś typem dzieciaka, który patrzy się na mapy sam, zamiast granie... Nie wiem, ściganki, nie? Nie, niczego takiego nie robiłem. Nie zmówi, po co my jesteśmy, bracie? Jesteś już dłużej sam. Nie musisz się wczołkiwać do muszelki, wiesz? Jestem taka z ciebie dumna. Zdobyłeś przyjaciół z prawdziwymi ludźmi, a nie babami. Co? Robię śledztwo! Ja robię śledztwo! Oczywiście, możesz przejść proszę i za mną? Co się stało? Znalazłem coś dziwnego. Nie wiem, czy to jest powiązane w sprawę, ale chcę usłyszeć twoją opinię. To tam. Papier toaletowy, prawda? Co by tu robił? Jest zimno. Moje wewnętrzne myśli... Jest takie, że ktoś mógł tutaj się wysrać, przyjść. Nie myślę tak. Nie myślę, że awatary muszą... mają dolne ruchy. W ogóle nie muszę iść do kibla. Nie wiedziałem. Nigdy to do mnie dotarło, bo ja nie potrzebuję wyrzucać rzeczy z środka siebie w prawdziwym świecie. Powiem przykro. Czekaj! Doda mi się to do zapisów sądowych? To wciąż dziwne. Dlaczego papier toaletowy byłby w takim miejscu? Czy to może być powiązane w sprawę? Jak na razie będę szedł jak gra mi każe. Hej, czy to nie jest ten sygnał, który mi już ci od rzeki? Ups, moja dłoń się nam naruszyła. To nie jest inny znak, nie? Powiedziała, że jest tylko jeden. Definitywnie ten sam. Przyniosłem go. Tam utknął tam przy kamieniach przy rzece. O, więc to się stało. Ale coś mnie zastanawia. Kamienie? Kamienie, które złapały ten znak, były... Nie były po tej stronie mapy. Były po stronie... willi. Co cię zastanawia? To po prostu zostało smyte od willi do... od kościoła do willi, nie? Od kościoła do willi? To dziwne. Przecież sposób, jaki płynie rzeka. Już to zobaczyłem. Hej, pomyślisz potem, brać, idziemy. Okej, jak na razie zróbmy śledztwo miejsca zbrodni. To jest miejsce zbrodni i nie naruszyliśmy go w ogóle. Więc jest tutaj możliwość, że ktoś próbował je naruszyć po tym. Nie, to na pewno. To tak jakbyście czuliśmy, dlatego zostawiliśmy to.
Jestem bardzo pewna w moje wspomnienia. Pamiętam magiczne czary? Przez cały rok, aby je wymawiać. Trochę krótko. Czy myślicie, że kłamie? Mogę zacząć mówić teraz, okej? Nie, dziękuję. Nie myślę, że będę czekał cały rok. Wylokowany awatar wyparował, ale jeżeli prawdziwe ciało marło, awatar pozostaje niezmieniony. Spójrz na te rzeczy dookoła. Co jej tu stało? To musimy sprawdzić, nie? Shuichi? No. Czy to jest kawałek palety? Co to tutaj robi? Nie, to podejrzany obiekt. To po prostu jakaś taka... jest... paleta. Jest używana w łazienkach? Nie widzę. To jest cokolwiek jak było coś takiego w kościele? Skąd to przyszło? Nie z kościoła, to skąd? Nie, ustaliłam to przy pomocy mojej magii. Tak? Przecież twoja magia tutaj nie działa. Może ktoś użył tego zamiast znaku, aby przejść przez rzekę? Wtedy ten ktoś jest winowajcą. Nie myślę tak. Rzeka płynie bardzo szybko. Nawet gdyby tego użyć do przejścia, miał punkt, aby to było tutaj. No wiem, po prostu testujecie. Dlaczego chcesz mnie testować? Ale co to oznacza? Co tutaj robi? Nie jestem pozytywny, co to, czemu to tutaj jest, ale... jestem pewny, że to ma coś do sprawy. Ciało mi już zamarzło i leży w śniegu. Znaczy zmrużone w śniegu. Wylogowany awatar wyparowuje, ale jeżeli w razie ciało umiera, awatar pozostaje. Ma sens dla Semortera gry o zabijanie. Jeżeli ciało wyparowało, nie mogliśmy robić śledztwa. Awatar nie pokazuje ran, więc są takie same. Wygląda na wciąż żywą. Jej twarz jest tutaj taka piękna, nie? Ciężko wierzyć, że jest martwa. No tak. To telefon? Jest tutaj telefon w tym świecie? Ale do czego? To telefon, więc... Komórka! Nie mogę uwierzyć, że tutaj coś takiego jest. Kaido, perfekcyjny timing. Chciałbym, abyś proszę pomógł mi z czymś. Chcę coś przetestować. Pomóc ci? Oczywiście. Nie powiedziałbym nie dla mojego podwładnego. Dziękuję, Kaido. Więc co mam zrobić? Powiedz moje imię. Nie musisz nic robić, po prostu stój tutaj. Muszę tu stać? Kaito Momota. Wylogował się, tak jak myślałem. To może być żydem blokowania się. Tak jak telefon w salonie. Zakład, że teraz przybiegnie takie: kurwa, Shuichi, coś ty zrobił! I to udowadnia, że nie musisz być tą samą osobą. Jeżeli tylko powiesz ich imię, możesz wylogować się jak bardzo chcesz. Okej, dziękuję Kaito za pomoc. Dzięki pomocy Kaito zaczynam to teraz rozumieć. Komórka dodała do zapisów. Obstawiam, że Kaito jest bardzo zaskoczony, kiedy się wylogował tak nagle. Powinienem go potem przeprosić. To jest młotek. Dlaczego był tutaj młotek? Napisałem ten program o coś niebezpieczne obiekty, które można użyć jako broń. Miu powiedziała, że usunęła niebezpieczne obiekty. Nie mogę sobie wyobrazić, że przegapiłaby mod. Czy Miu kłamała? Jeżeli tak, to dlaczego? Albo kogoś zabić? To chyba wszystko. Nie wszystko. Muszę z wami pogadać pewnie. Hej, Kimiko, powiesz mi coś więcej na temat, kiedy znaleźliście Miu? Nie, szukaliśmy sekretu. A to wiem. Coś walnęło w ścianę. Więc wybiegliśmy. Czyli młotek walnął w ścianę. Coś na Kibo? Co cię zastanawia? Co się udziałem? Myślę, że szeptaliśmy... że szepty, które słyszałem, mogą być związane w sprawę. Słyszałeś szepty? No. Nie chciałem podsłuchiwać, ale słyszałem. Krótko po tym, jak zebraliśmy się w kościele i wyparowanie się zaczęło... No tak, zanim się rozdzielimy, chcę poprosić ciebie o coś, Miu. Wygląda to, że Kokichi i Miu mieli plan, aby się spotkać razem. Spotkać razem? Kokichi chciał potwierdzić pewne miejsce, gdzie mieli się spotkać. Nie mogę usłyszeć całej konwersacji, ale na pewno wspomnieli o jakimś dachu. Wtedy ta dwójka miała się spotkać na dachu? To dziwne, nie? Jeśli planowali spotkać się na dachu willi, dlaczego Miu zrobiłaby wolontariat, aby szukać teren dookoła ogrodu? Znaczy jest kościoła? To prawda, jeżeli spotkaliby się na dachu, to chcieliby być w willi. Raczej nie powinniśmy
nie powinna móc dojść na dach. Szukała teren dookoła kościoła, gdzie jest jej awatar. I nie ma mostu, aby przejść przeczekę. Nie mogła przejść z Billy do kościoła. No chyba, że w kościele jest jakiś teleport do tego pomieszczenia, które jest obok kibla. To prawda, jest tutaj coś dziwnego. Albo są gdzieś tutaj schody. Okej, skończyłem moje śledztwo tego terenu. Shuichi! Byłem na to, że skończyliśmy tutaj śledztwo. Okej, jest coś, o co chcę spytać. Czy nasze awatary mogą ukrywać obiekty? Na to, że możesz dać się w twoje ubranie tutaj, jak w prawdziwym świecie. Widzę, tak jak w prawdziwym świecie. Nie, co zrobimy potem? Czy wracamy do prawdziwego świata? Świata? Przed tym jest jedno miejsce, które chcę sprawdzić. Dach willi. Bardzo dobrze. Miejsce, gdzie Mio Kokichi mieli się spotkać i miejsce, gdzie Kaito się logował. Jestem pozytywny, że to ma coś do tej sprawy. Powinny tam być wskazówki. Nie opię tego, ale jeżeli chcesz robić śledztwo, wtedy chodźmy tam, Shuichi. Nie, masz racji. Shuichi, Kania ciebie liczy. Ja też. Proszę, pokaż, daj tylko na sobie rozprawie wszystko, co masz i doprowadź nas do końca. Zrobię co najlepiej też, oczywiście. Mogę. Ja też. Przynajmniej mogę. Muszę to zrobić. Jestem detektywem po tym wszystkim. Hej, Shuichi, co to było? Kaito, bardzo mi przykro. Chciałem zobaczyć, czy można się wylogować używając komórki. Ty powiedz mi! Najpierw to było złe dla mojego serca. Nagle się wylogowałem, spanikowałem i tu przybiegłem. A wybacz. No dalej, to wystarczy. Nie interweniuj ze śledztwem. Nie interweniowałem. Czekaj, czemu wróciliście? Czy skończyliście śledztwo? Chcieliśmy sprawdzić jeszcze dach. Co jest ważnego na dachu? Czy Miu nie była w kościele przez cały czas? Naświdziłem na ziemi obok. Teraz. Po prostu uwierz w rozumowanie Shuichiego. Shuichi może to zrobić na pewno. On jest elitarnym detektywem. No to będę też. Jeżeli będziecie tacy, że to róbcie co chceta. Sprawdźmy ten dach czy cokolwiek. Ale Shuichi jest moim podwładnym i nie słowy, jego dedukcje są moimi dedukcjami. A moje dedukcje są jego. Co na temat tego, że przestaniesz kraść od kogoś to co robi? No, robię sprawdzę awatar Miu, skoro mi przeszkodziliście. Wybacz. Dobra, to chodźmy na dach. No, pojedźmy. Boże, rok potem. Dobra, jestem. Miu Kokichi powinni spotkać się na tym dachu. A osoba, która zajmowała się przeszukaniem tego terenu, to Kaito, była wymuszenie wylogowana. Ten teren musi mieć coś do sprawy. Magazyn. Znaczy magazyn, no wiecie. Schowek. Jest trochę inny od tego, co pamiętam. Czuję się, że czegoś brakuje. Ale nie zwracałem uwagi za pierwszym razem, jeśli pamiętam. Być może nie jest to konkretnie powiązane sprawę, ale powinien sprawdzić to. Mogę zobaczyć budynek? Z góry. Nie mogę zobaczyć poza tym punktem, ponieważ mapa się ładuje. Ale to dziwne. Dlaczego punkt ładowania mapy nie jest tuż na środku mapy? Coś się nie dodaje. Coś nie tak, Kimiko? Kiedy morderstwo stało się w willi i z tym śniegiem jak to? Zawsze są to zagadki zamkniętego pokoju stworzone przez sypiący się śnieg, nie? A to rozczarowujące, że nie możesz zostawić odcisków stóp na śniegu w tym świecie. Czy powinnaś być rozczarowana przez coś takiego? Kibo, coś znalazłeś? To dziwne. Ciężkie, nie ma nic tutaj, co wygląda na konkretną wskazówkę. Ale Miu powinna się składać z Kokichim. Myślałem, że moglibyśmy przynajmniej potwierdzić, czy była, czy też nie tutaj. Czy mogłaby tu przyjść. No nieszczęście, nie ma tutaj wskazówek, które by to twierdziły. Czy Miu przyszła na dach?
To jest wasze pytanie. Hej Kibo, chcę twoją opinię o czymś. Myślisz, że możesz proszę wejść na górę dachu i z dołu? Co? Myślisz, że można by stąd wejść z zewnątrz? Nie, to byłoby ciężkie. Ten duch jest raczej, dach jest raczej wysoki. Nawet końcówka dachu jest wysokość 3 lub 4 piętrowego budynku. No, faktycznie zbyt wysoka, by podskoczyć. To oznacza, to niemożliwe, aby wejść tutaj od zewnątrz. To oznacza, że jedyny sposób, aby tu wejść, to schody. Rozumiem. Coś nie tak, co mówi? Spójrz na klamkę, jest zamknięta. Oh, fakt. To jest jakiś tam zamek obrotowy? Łatwe do zamknięcia. No dobrze, nie możesz zablokować go, dopóki nie jesteś na zewnątrz. Spójrz, jest tutaj dziurka na klucz po tej stronie drzwi. Czy nie powinno być na odwrót? Nie konkretnie. Widziałem to wcześniej. To jest po to, abyś się tutaj przed tym zamknął. O, tak jest. Aha, zamek po prostu do przesuwania, taki jaki jest przeważnie na drzwiach, nie? Ten dach ma zamek na drzwiach. To ważna informacja. Sprawdziłem wszystko. Wszystko, co zostało, to teraz to... Jezu! Maki! O, tu jesteś. Szukałam cię. I czemu się uciekłeś tak szybko od tych drzwi? Maki, czemu tu jesteś? Myślałem, że analizujesz program. Monotaro skończył analizowanie, więc powiedział mi, aby każdego zebrać. Skończył? Musimy prawdopodobnie się udać. Nasze ciało się tu skończyło, nie? Dobra, masz rację. Sprawdziłem wszystko, co chciałem. Dobra, to wracamy. Nie, nie chcę. Nie chcę powiedzieć do zobaczenia mojemu awatarowi. Czy lubisz go aż tak bardzo? Powinniśmy iść. Coś nie tak? Jesteś na mnie wkurzona czy coś? Definitywnie. Mogę na tobie polegać bardziej na klasowej rozprawie niż to. Niż poza nią. Wszyscy też tak myślą, więc... Co? Nie próbuję brzmieć jak Kaito, ale nie myślę, że powinieneś nieść te kłopoty sam. Jesteś Shuichi Saihara. Byłeś Shuichi Saiharą, zanim byłeś detektywem, nie zapominaj. Cóż, nie powinnam gadać? Odrzuciłam moją tożsamość jako Maki Harukawa, aby być zabójcą. Dziękuję, Maki. Dodałaś mi odwagi. He? Czy... ona po prostu się teraz o mnie martwiła? No, jeżeli Maki zaczęła dodawać mi odwagi jak w Personie pierwszej, to wiedzcie, że dobrze się dzieje. Bo tak to nie dodawała mi odwagi, ale była bardzo dobrym partnerem. To tylko ty i ja. Powinniśmy się wylogować. To w ogóle? Coś się stało pomiędzy tobą i Kaito? Co? Kiedyś się wylogował, jakiś czas temu. Wyglądał, jakby był w nastroju. Bardzo przykro. To prawdopodobnie moja wina. Nie wiem, co się stało pomiędzy tobą i Kaito, ale... Tim, który jest taki prosty, mnie na pewno wypaczy ci, jeśli przeprosisz. Shuichi Saihara! Ja! Wyciągnąłem, zdjąłem urządzenie z mojej głowy i prawdziwy świat się przed mną ujawnił. No i Shuichi, czy prawdziwy świat nie jest o wiele lepszy niż jakaś wirtualna rzeczywistość? Inaczej, czułem się samotnie, bez ciebie dookoła. Przeproś za sprawienie, że czułem się głupio. Jest coś, o co chciałem się ciebie spytać. Totalnie nie narysowałem niczego głupiego na tobie, kiedy się wlogowałeś, okej? Okay? Co? Nie, żartuję. To co chciałeś? Planowałeś spotkać się z Miu na dachu, prawda? Spotkałeś się z nią? O, więc wiesz na temat tego, Shuichi. Jestem pod wrażeniem, panie elitarny detektywie. Dobra, powiem ci, co się stało. Nigdy się spotkałem z Miu, ponieważ nie mogłem pójść na dach, ponieważ był zamknięty. Zamknięty? Potem jak się poddałem i wróciłem do salonu, aby szukać sekretu zewnętrznego świata. To prawda, Hokichi? Wątpisz we mnie? Czy ktoś może zweryfikować, że byłeś w salonie przez cały czas? Czy spotkałeś kogoś tam? Nie, mam świadka. Znaczy nie, nie mam. Ale może być, że to, że nie mam świadków, może udowodnić, że tam nie byłem. Chyba, że widziałeś pusty salon. No, to zależy od ciebie, czy wiesz mi, czy też nie. Ale nie powinieneś wątpić we mnie. Jesteśmy partnerami. Któro to jest? Czy Hokichi spotkał się z Miu, czy nie? Czy kłamie, czy mówi prawdę? Któro? Hmm.
Czekałam na ciebie, Shuichi. Jestem pewny, że Maki już wam powiedziała, ale nareszcie skończyłem analizowanie programu. Zaczynam zbierać wiele informacji i fakty, więc tutaj oto mamy. Naprawdę próbuję być naszym przyjacielem. Troszeczkę, ale przynajmniej. Najpierw osoba, która naszyła program, to mamusia, jak podejrzewaliśmy. Mamusia ma ezoteryczny sposób pisania w kocie, więc wiedziałem, że to ona. Przypominam, że jej osobowość nie jest jedyną ekscentryczną rzeczą na jej temat. Więc co naruszyła? Kilka rzeczy, ale podzielę się pierwszą. Wygląda na to, że mamusia usunęła wiele obiektów z symulatora gry o zabijanie. Powiedziała, że usunęła wszystko, co może być użyte jako broń. Ale w tej sprawie, dlaczego tam był motek? To prawda, tylko motek został. Ale czemu? Sposób, jaki program jest napisany, uważa, że zrobiła to specjalnie. No specjalnie. Coś dodała? Znajdźmy telefon w wirtualnym świecie. Nie, komórki no, oryginalnie były. To twierdzi, że Miu ukryła fakt od nas, to oznacza, że... Tylko co mamusia dodała, to były dwie mapy. Reszta była częścią programu. No, ale skoro gadamy o obiektach, chciałbym się ciebie o coś spytać. Użyliśmy sygnału, aby przejść przez rzekę, ale mogliśmy użyć czegoś innego jako most? Nie widzę niczego, co mogłoby tak być użyte jako most do przejścia rzeki. Więc tylko ten znak mógł być użyty jako most. Więc jaka jest następna rzecz, którą chciałeś naruszyć? Wyglądało na to, że naruszyła pewne parametry programu. Parametry? Wszystko w tym programie ma kategorie jako ludzkie albo nieludzkie obiekty. Oczywiście każdy awatar jest parametrem ludzkim. Ale z jakiegoś powodu mamusia dała jej awatar parametry nieludzkiego obiektu. I to co się dzieje, jak jesteś obiektem? No, różnica jest o celach identyfikacyjnych, więc prawdopodobnie nie naruszyło niczego. Ale jeżeli nie naruszyło niczego, dlaczego? No tak się zmęczyła, aby to w ogóle zrobić w pierwszym miejscu. Być może ma to coś do następnej rzeczy, którą naruszyła. Mamusia dodała ścianę, która oryginalnie istnieje w programie. Koordynaty wirtualnego świata reprezentują oś X i Y. Jak mamusia dodała te ściany... Nie, że mamusia dodała po prostu ślad na... Nie wiem, tego Y-ka dodała? Stworzyła dodatkową ścianę? Były tutaj ściany w czterech kierunkach i dwie z nich są na poziomie Y, na osi Y. Czy się dało normalnie zobaczyć? Ale jesteś pozytywny, że była tylko jedna? No, definitywnie jedna. Co to oznacza? Która ściana jest tą, którą Miu dodała? Aha, Miga. A, mówił o tych czarnych ścianach. Jezus. No te czerwone. Mogła pewnie przejść sobie z prawej do lewej. Cały czas to mówię. Czy ten świat taki był oryginalnie? Miu powiedziała, że nie było nic za ścianą. Czy to kolejne kłamstwo? Także wyglądało na to, że ekstra ściana dostała specjalne ustawienia. Pozwala nieludzkim obiektom przejść przez nie. Pozwala obiektom przejść? Widzę to bardzo interesujące. Więc te wszystkie rzeczy, które naruszyła? O, jest jeszcze jedna. Więc jeden z was goście miał dziwne ustawienia na swoim awatarze. Dziwne ustawienia? No, ustawienia, że nie mogliby się ruszyć, gdy mamusia ich dotknęła. Więc gdy Miu ich dotknęła, ich awatar miałby paraliż? Kto to był? O, to był Kokichi. Ja? Nie wiedziałem. O, da, no nie wiedziałbym. Nigdy nie dotknąłem Miu w tamtym świecie. Widzę, nawet nie zauważyłem. Chciała go zabić? To wszystko, co mam do zreportowania. No, myślicie, że wam to pomogło? Pomogło bardzo, dzięki. Koniec? O, powinien też wam to powiedzieć. Myślałem, że to nie jest jednakże powiązane w sprawę. Nie. Kilka awatarów miało... Errory, kiedy się logowali za pierwszym razem. Error? Zawartość errora jest nieznana, więc nie wiem, jakie nie znam detali. Ale coś definitywnie stało się, kiedy czyjś awatar... To czyjegoś awataru, kiedy zalogowaliście. Nie wiem, czyjkolwiek awatar zachował się dziwnie, także... Jaki error mógł to być? To ważna informacja. Okej, o Jezu. Okej, każdy. Czas na chwilę na rozprawę. No wiecie,
Także gdzie każdy stoi w kółku i gada o martwym ciele. He? Mam energii? Nie, jestem podekscytowany, naprawdę. Proszę, robię przerwę. Ja skończę. Będę typowym energicznym sobą. Ta, będę mi o wiele bardziej energiczny i zaśnie. Raczej, to wszystko. Bejmy. Ma to, że w ogóle cię to nie wciągnęło. Nie mamy. Nie musimy robić kasowej rozprawy, wiesz? Ale to się zacznie, ha? Nie możemy tego zatrzymać? Nie, nie możemy. To wszystko, co wam mogłem powiedzieć, goście. Ale. Jeżeli nie chcecie zapomnieć. Ja jestem waszym przyjacielem. He? Ty właśnie zdecydowałeś, że jesteśmy przyjaciółmi? Dziękuję, Gonta czuje ulgę. Nie macie Monotaro. Shuichi zrewanżuje się za śmierć Miu. Yondre, to będzie rewanż przez znalezienia winowajcy pomiędzy nami. Ma rację, winowajca to ktoś stąd. Dziękuję tak bardzo. Kiedy klasowa rozprawa się zakończy, mam nadzieję, że dogadamy się, aby poznać się lepiej. Nie. Taki rodzaj zwrotek odpala flagę śmierci. Ja chcę świeżego startu. Chcę poprawić moje wcześniejsze pomyłki. To też. Spotkanie was wszystkich było naprawdę... Wybaczcie, to nic. Ocalę to po klasowej rozprawie. Nie, to te... Ta flaga wciąż się wnosi. He? Co to? Myślę, że coś tam słyszałem. Sprawdzę to sam. To lata na wietrze! Przestań się napijać, pośpieszmy się i chodźmy. Gonta zrobi to najlepiej może. Gonta zrobi najlepiej, nawet żeby był troszeczkę użyteczny. Nie jestem taki podekscytowany. Definitywnie ujawnię winowajcę tym razem. Czemu się tak ekscytujesz? Z konfliktującymi emocjami w naszych sercach udaliśmy się do świątyni osądu. Wpływ na to, że każdy tu jest. O, więc każdy! Jest nas o wiele mniej. To połowa tej kostium zaczęliśmy. Ponieważ pozwalamy, aby ta gra się kontynuowała, musimy jakoś zatrzymać. Ale nie możemy tego zatrzymać. Nie możemy pozwolić zabawie się zakończyć. Ogarnij! Nie zapewniam, że ta rozprawa będzie ostatnią. Skupmy się na przetrwaniu klasowej rozprawy. Masz rację, jeśli to zwalimy, nasze numery będą wciąż szły w dół. Gdyby tylko winowajca odszedł. To być może będzie okej. Okay. Może jest kolejny sposób, aby zabić grę o zabijanie. Zatrzymać grę o zabijanie. I że wszyscy umrzemy, wtedy gra o zabijanie by się zakończyła. Nie mów głupich rzeczy jak to. To bezpieczne, byśmy wszyscy umarli. No, nie musimy się martwić. Mamy eternego detektywa po naszej stronie. Tak, to czas na detektywa, by zabłysnął. Shuichi, proszę. Pracuj dobrze. Tak, zrobię najlepiej, co mogę. Kurczę, nie podoba mi się to, że każdy na mnie polega. Tak, muszę trzymać to wszystko razem. To jedyny czas, kiedy mój talent może zabłysnąć. Ja nie ocalę tylko moje życie. Każdego jest tutaj na linii. Jeżeli nie ustalę prawdy, każdy zostanie poświęcony. Ja nie pozwolę, aby to się wydarzyło. Hej, Shuichi. Cały się martwisz. Co? Nie mówiłem ci wcześniej. Shuichi, nie noś ty wszystkich problemów sam. Nie mówiłem ci, abyś nie wchodził mu w drogę, Kaito. He? Jaki jest twój problem? Polegamy na Shuichim. Po to, aby nasze dupy przetrwały klasową rozprawę, okej? Okay? Jesteście jak papuga, podrażające te same zwrotki w kółko i w kółko. Wkurzasz go. Myślę, że najbardziej wkurzająca rzecz, jaką... Jest najbardziej wkurzająca rzecz, jaką możesz zrobić dla Shuichiego, no wiesz? O co ci chodzi, a nie? Koichi, jesteś wkurzający. Ło! Wzrok zabójczej kobiety jest na mnie, ja tylko żartowałem. Spojrzenie Maki wyglądało, że zrobiło trik i Kokichi się odwrócił odrzucony. Nareszcie ten porobek odszedł. Dzięki, Magirol. Po prostu wciągnij Kaito. Teraz nie jest czas, aby się kłócić z każdym. O, mój błąd, przykro mi. Kaito, jest w porządku. Wiem, co chciałeś powiedzieć, Kaito. Nie musisz się martwić. Widzę, w tej sprawie wierzę w ciebie i nie powiem niczego więcej. Ale jeżeli masz problemy, daj mi znać. Pomogę ci. Jestem tu dla ciebie, bracie. Dziękuję, Kaito.
Okej, idziemy. No tak. Ósemka z nas biła do windy. Drzwi zamknęły się za nami. I tak jak wiele razy wcześniej, lecieliśmy w dół. Była tutaj martwa cisza. Jedyny odgłos, jaki było można usłyszeć, to bijące serca w moich uszach. Moje ciało się trzęsło. Im bardziej próbowałem je kontrolować, tym gorzej było. Mimo że chciałbym do tego przywykł tak naprawdę. Strach śmierci. Przed śmiercią. My wszyscy walczyliśmy, próbując się zdopingować. Czuliśmy się tak, jakbyśmy jechali na własną egzekucję. Nie, nie egzekucję. Test naszej woli, aby przetrwać. Nareszcie, winda zamknęła się... zatrzymała się i drzwi się otworzyły. Jak myślałem, nie mogłem z tego wyjaśnić, moje ciało przestało się trząść. Witajcie, no dalej stańcie już na swoim otwartym podium. Jakimkolwiek. Rusz się swojej dupy, nie chcę widzieć... Nie chcecie zobaczyć, co zrobiłem, jeżeli będziecie sprawiać, co cię czeka. Czekaj, czy wróci do normalności? He, nic się naszym przyjacielem? Wy dupki musicie się czuć naprawdę chujowo. Głupio, że państwo Monotaro zapominali z Monotaro, aby być z nim przyjacielem. Sam zdecydował, że jesteśmy przyjaciółmi. Ale nie pozwolę wam goście wykrywać Monotaro już dłużej, ponieważ już zapomniał. Być może zapomniał, że jest po stronie tatusia, ale teraz zapomniał, że jest po stronie tatusia. Dzięki mnie, ponieważ walnęłam go, wywaliłam to z niego. Nie, jak mylące, cóż cokolwiek. Nie mogę pamiętać, ale jeden z was goście jest winowajcą, nie? Nie mogę być na samym pokoju co zabójca, to niebezpieczne. Zamknę się w moim pokoju, może nawet dam barykadę. To kolejna martwa flaga. Dobra, zacznijmy. Ta ekscytacja, która przyspieszy bicie serc, w której oskarżony oraz niewinni muszą się zmierzyć. Powiedział to, co Monokuma zawsze mówi. Poszliśmy na nasze podium jak zwykle. Wiedzieliśmy, że musimy to zrobić. Nie ma tutaj żadnych protestów. To już jest czwarty raz. Czwarta, kasowa rozprawa ma się zacząć. Miu Iruma, Eidany Nalazca. Być może dała nam dużo kłopotów, ale wszystkim nam ich ona brakuje. Znaczy jest nam jej przykro, że jej brakuje. To tragedia po tym wszystkim. Pomogła mi i KED z tymi kamerami. Dała Kibo ekstra funkcje. I ostatecznie zrobiła do nas wiele. A winowajca, który ją zabił, to jeden z nas. Muszę odkryć, co to był. Po to, aby przetrwać, muszę znaleźć winowajcę. I będę to walczył. Będę walczył w tej rozprawie pomiędzy kłamstwami i prawdą. Ale będę walczył o niej dopiero w dwóch kolejnych odcinkach.